Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ewangelia według świętego Jana, najbardziej mistyczna ze wszystkich czterech Ewangelii, przedstawia nam Jezusa od zupełnie innej strony. Święty Jan ukazuje głębi orędzia ewangelicznego. Nie opowiada o suchych faktach, słowach i wydarzeniach, ale tak konstruuje swoją relację o Jezusie, aby pokazać ścisły związek między Nim a Ojcem oraz Kościołem, wspólnotą wierzących. Kościół świętego Jana jest ukazany jako oblubienica baranka. Jezus w Janowej Dobrej Nowinie wygłasza wiele kazań, w których wykazuje, że w Nim jest życie. Uważny czytelnik zrozumie, że pełnia życia jest wyłącznie w Jezusie. Kto odrzuca Chrystusa, odrzuca życie i skazuje się na potępienie wieczne. Bez Jezusa nie ma życia. On jest prawdziwym chlebem, który stąpił z nieba od Boga Ojca. Manna, do której porównuje się Jezus, jest tylko cieniem, zapowiedzią chleba eucharystycznego. Jak stać się uczestnikiem życia wiecznego? Ja jestem chlebem życia, mówi Jezus. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Kluczem do wieczności jest zatem żywa relacja z Jezusem. Pragnienie bycia z Nim w bliskiej zażyłości, jak przyjaciel z przyjacielem, oraz karmienie się Nim, Jego Słowem i Jego najświętszym ciałem.